Cześć kochani, dzień dobry wszystkim, witam was serdecznie na nowym filmie. Jak widzicie, witryna już stoi za mną, złożona, są w niej rośliny, jest też oświetlenie. Wstęp nagrywam już oczywiście po tym wszystkim, jak robiłem, ale też w filmie zobaczycie takie urywki, jak składałem tą witrynę. Nie pokażę wam wszystkiego, bo nie byłem w stanie wszystkiego też nagrać, ale będą takie krótkie przybitki, które pokażą wam, jak ta witryna powstawała. Później wam pokażę, jak wygląda światło. Generalnie czeka mnie jeszcze zainstalowanie wentylatorów. Aktualnie muszę jeszcze kupić jedną przedłużkę do wentylatora. I słuchajcie, zamawiałem ostatnio z Temu taki rozgałęźnik na USB i powiem wam, że on do końca nie działa na światło, znaczy się w ogóle nie działa, dlatego że podłączając, bo to światło w ogóle jest na USB, to są trzy takie panele, tutaj widzicie teraz, jak to wygląda. Są takie trzy panele i one mają podłączenie na USB. I ja chciałem sobie podłączyć na tą listwę i niestety włączając światło ono momentalnie gaśnie, więc wydaje mi się, że na tą moc światła ta listwa jest jakby za słaba. Jestem ciekaw, jak będą działać wentylatory, bo mam do zainstalowania dwa wentylatory w tej witrynie i do jednego muszę właśnie kupić przedłużkę, bo jest za krótki kabel. Co mnie jeszcze czeka, no to na pewno kupienie, zakup maskownicy do kabli, bo widzicie, że tutaj widać trochę tych kabli, a ja bym chciał je oczywiście jak najbardziej ukryć. Mata grzewcza już działa, nie wiem czy o tym mówiłem, bo już mi się w głowie zaplątało. Mata grzewcza sobie działa, za chwilkę też wam pokażę, jaka jest temperatura i wilgotność. Muszę zamówić również uszczelki, albo pojechać do Castoramy albo Obi i zobaczyć, jakie tam mają uszczelki. Uszczelka oczywiście będzie biała. No i chcę uszczelnić jednak tą szklarenkę, pomimo że wilgotność jest w niej dość wysoka. Myślałem, że będzie gorzej, ale jednak planuję, żeby było tam jeszcze bardziej wilgotno, żeby rośliny miały lepsze warunki. Także z takich prac to, tak jak mówię, wentylatory, uszczelki, maskownice do kabli. I tak naprawdę to wszystko. Wydaje mi się, że na chwilę obecną nie muszę nic tam więcej robić. Pokażę wam jeszcze, które rośliny będą przesadzane, bo muszę sobie przesadzić rośliny do doniczek. W ogóle zauważyłem, że tutaj się w tej białej doniczce odbijam. Słuchajcie, będzie przesadzanie roślin. Kupiłem sobie aktualnie 6 doniczek z Temu, ale to jest stanowczo za mało i oczywiście będę jeszcze domawiał tych doniczek dużo więcej, bo tych roślin, które wymagają przesadzenia, które się tutaj też w szklarence ukorzeniają, w witrynie w sumie ukorzeniają, no to już wymagają niektóre właśnie posadzenia i generalnie też bardzo dużo rzeczy się dzieje, bo musiałem też poprzestawiać swoje małe witrynki Akerbar. Jedną witrynkę, szklarenkę sobie zniszczyłem. Zaraz wam też pokażę, jak wygląda ta zniszczona szklarenka, bo to, co odwaliłem, to się w głowie po prostu nie mieści. No i tak naprawdę nie wiem, czy jest sens dokupowania pleksy i przycinania jej i wymieniania, czy lepiej kupić już nową szklarenkę z Ikei. Więc za chwilkę wam to pokażę, sami ocenicie, jak to wygląda. Ja sobie teraz na nią spoglądam i powiem wam, że nie wierzę, że mogłem odwalić taką głupotę. No ale ja tak czasem mam. Jak czegoś raz na jakiś czas nie odwalę, no to jest świętość. Także no, co chciałem powiedzieć? Chyba nic. Także zapraszam was na dalszą część filmu. Mam nadzieję, że miło spędzimy czas. Po tym długim wstępie możemy już lecieć z konkretami. Kochani, mam tutaj za sobą dwa kartony z witryną Milsbo. Przyjechała ona właśnie w dwóch kartonach, bardzo ciężkich. No i co? Pozostaje mi tylko złożyć. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, ile czasu mi to zajmie. Mam nadzieję, że 2 godziny i będzie złożone. No to tak optymistycznie. Zobaczymy, jak będzie na koniec i wtedy wam powiem, ile czasu zajęło mi złożenie tej witryny. Także bierzemy się za skręcanie, montowanie i
Zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Kochani, rozpakowałem pierwszy karton, ten mniejszy. Mamy tutaj cztery nogi. Tutaj mamy jeszcze jakieś, nie wiem co to będzie, do czego to będzie służyć. No pewnie szkielet jakiś. Tutaj mamy albo górę, albo dół, chyba dół. Tutaj też jakiś element albo od dołu, albo od góry. I tutaj tak samo w kartonie. No i jeszcze mam tutaj te szklane półki, które są w zestawie. Także pierwsze elementy odpakowane. Zaraz będę odpakowywał karton numer 2. Będę szukał instrukcji. No i będę pomalutku brał się za składanie. Słuchajcie, kochani, mam nadzieję, że mnie widać, mam nadzieję, że mnie słychać. Rozpakowałem wszystkie elementy, mam ze sobą instrukcję obsługi, instrukcję montażu, znaczy się. Za mną jest witryna, są te szklane elementy. Powiem Wam, że to jest strasznie stresujące, bo jest tu dużo szkła, jeden nieostrożny ruch i będę miał po witrynie, więc muszę się naprawdę skupić. Mam nadzieję, że wszystko mi się uda bez żadnego problemu włożyć. Instrukcja wydaje się być czytelna. Zaraz policzymy sobie, czy wszystkie elementy witryny są, czy wszystkie śruby mamy. Jest trochę tych stron, powiem Wam, że jest tego trochę. Więc proces no, może być naprawdę dość długi. Mamy 28. Mamy 30 elementów do wykonania w tej instrukcji, więc naprawdę bardzo dużo. Wiecie, gdyby to był zwykły mebel drewniany, to ja bym się nie stresował, bo takie meble już składałem i idzie mi to naprawdę całkiem nieźle. Ale tutaj mamy szkło, mamy naprawdę kruchy materiał. Strasznie się stresuję. Cały proces nagrywania będzie się nagrywał. Ja pewnie będę przyspieszał, zobaczycie to wszystko w przyspieszeniu. W takich urywkach, jak ja to będę składał, będę się tutaj męczył i będę też pod koniec przychodził do Was z podsumowaniem, z efektem końcowym. Zobaczymy, czy nam się to uda. Także ja się biorę za składanie, a Wam życzę miłego oglądania. Kochani, jak widzicie, mamy już podstawę, jeszcze nie skręconą, tylko tak wstępnie złożoną. Będę kręcił teraz, przykręcał teraz śruby imbusem. Zobaczymy, jak ta podstawa tutaj będzie się trzymać. Ogólnie postaram się to zrobić wszystko jak najdokładniej potrafię. Mam też nadzieję, że będzie ta witryna stabilna, że tu nie będzie się nic chwiało i że to będzie naprawdę wszystko stabilnie stało. Także ja się biorę za przykręcanie. Mam już podstawę skręconą. Powiem Wam, że trzyma się ona nawet stabilnie, chociaż widzę, że troszkę jakby gdzieś jeszcze mogła być bardziej dokręcona. Nie wiem, czy tutaj te śruby tak nie trzymają do końca. Wiecie, to wszystko będzie tak obciążone, że będzie na pewno stabilnie, ale ja nie lubię, jak na przykład coś się lekko rusza, chociaż tutaj też te śruby wydaje mi się, że bardzo mocno dokręciłem, już bardziej dokręcić ich nie mogę. Tak sobie jeszcze sprawdzam, czy wszystko jest ok, ale też nie ma co na siłę cisnąć. Ja nie jestem fanem ściskania śrub, tak wiecie, na chama, bo nie daj Boże coś walnie i będzie problem. A tutaj zapasowych śrub niestety nie mam. Jest dobrze. Widać mnie? Chyba mnie widać. Kochani, właśnie skręcam pomału górę. Wy tego nie widzicie, ale nie mam możliwości teraz ustawić inaczej kamery, więc ja sobie tutaj tą górę pomalutku zakładałem.
Śrub według instrukcji mam jeszcze nie dokręcać. Za chwilę przejdę do kolejnego punktu i zobaczymy, jak to będzie. Wiecie co? Kolejny punkt to już widzę, że powinny być dwie osoby. Ja jestem sam. Nie wiem, czy dam sobie radę, bo tutaj jedna osoba powinna trzymać szyby, a druga powinna je przykręcać i boję się, że sam mogę nie dać rady. Za chwilkę zobaczę, co jestem w stanie tutaj dalej zrobić sam. Mam nadzieję, że jednak jakoś to będzie, jakoś się uda. Zobaczymy. Słuchajcie, mam nadzieję, że mnie słychać. Jedną szybę mam założoną, teraz zakładam drugą. Tu są na dole takie wypustki, za te wypustki musi wejść szyba. Dodatkowo muszę korygować tam, żeby wszystko dobrze przytwierdzić. Szyba wydaje się, że stoi stabilnie, więc nie powinna spaść. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. No i bierzemy się za drugą szybę. Jak to już sobie założymy, to będę już to skręcał, także pierwszy taki największy stres będę miał za sobą z tym składaniem. Przesunęła się ta szyba, ale słuchajcie, normalnie zawału dostałem przez chwilę. Kochani, jestem w trakcie przytwierdzania tych tylnych szyb i powiem wam, że o mało nie dostałem zawału, bo montując drugą szybę, ta pierwsza zaczęła mi lecieć i musiałem ją złapać. Na szczęście się nic nie stało, ale było blisko, żeby była katastrofa. I teraz sobie przytwierdzę tą drugą śrubą od dołu szybę i poprawię tą górną, bo tam troszeczkę krzywo mi to naszło. Postaram się to wyrównać. Na chwilę obecną witryna prezentuje się w ten sposób. Jak możecie zobaczyć, jest tutaj już bardzo dużo roślin. Tutaj jest najwyższa półka. Jak widzicie, oświetlenie jest zamontowane. Ono jest na razie prowizorycznie też przyczepione, te kable, ale tutaj mam nadzieję, że uda mi się odpowiednio je ukryć. Tak jak mówiłem, w planach są maskownice do kabli. Tutaj mamy pierwsze rośliny i jak możecie zauważyć, niektóre rośliny są jeszcze w tych brzydkich kubkach, ale ja z czasem będę je wszystkie przesadzał, będę wymieniał właśnie doniczki, tak żeby tutaj było bardzo schludnie i mam nadzieję, że efekt końcowy, jak ja już skończę tutaj wszystkie prace, które mam w głowie, no to, że ten efekt końcowy będzie zadowalający. Tutaj muszę jeszcze zdjąć nalepkę z bocznej szyby, ona jest od zewnętrznej strony. Będę musiał to zrobić też bardzo delikatnie, żeby tutaj nie porysować tych szyb. Muszę ją jeszcze troszkę poprzecierać, bo gdzieniegdzie są moje palce od, wiecie, od montowania, a później byłem w pracy, no i dzisiaj mam kolejny dzień wolny i mogę sobie takie prace porządkowe jeszcze wykonać. Tutaj niżej mamy kolejną dawkę roślin. Tutaj mam też higrometr z termometrem i za chwilkę wam pokażę, jaka temperatura panuje w witrynie i jaka wilgotność bez uszczelnienia tej witryny. No i tutaj jest jeszcze półka najniższa i tutaj jest zainstalowana mata grzewcza. Matę grzewczą zamawiałem z Allegro chyba, tak, z Allegro.
Więc to jest mata 60 chyba 5 cm na 28, coś takiego. I ona fajnie, idealnie pasuje na długość. Na szerokość jest prawie cała pokryta ta półka, ale w zupełności to wystarczy, żeby te rośliny miały tutaj ciepło. Nie planuję na razie dawać drugiej maty grzewczej, bo uważam, że jak na to, jak na te warunki z tą jedną matą, to te warunki są dobre. Temperatura jest odpowiednia, wilgotność też jest całkiem spoko. Jeszcze jest dolna półka, której nie zdążyłem jeszcze zaaranżować. Tam jest pudło, w którym ukorzeniają się rośliny. Tam jest też dość ciemno i ja będę musiał wymyśleć jeszcze jakąś lampę, tam jakieś oświetlenie niewielkie. Co mogę powiedzieć na pierwszy rzut oka o tym oświetleniu? Słuchajcie, jest ono bardzo łatwe w montażu. Wykonanie jest całkiem spoko. Oczywiście wszystkie linki do tego oświetlenia i do tych rzeczy, które ostatnio zamawiałem, macie w poprzednim filmie. Jeżeli chodzi o barwę światła, to jest tylko ta jedna barwa. Mamy czerwone światło pomieszane z takim światłem ciepłym, żółtym i to tworzy nam bardzo przyjemne światło. Powiem Wam, że naprawdę wieczorem jest super, super efekt i mi się on bardzo podoba. Ale najważniejszą kwestią w tym wszystkim jest to, żeby to światło działało na wzrost roślin. Ja będę sobie obserwował rośliny w tej witrynie przez około 2 tygodnie i myślę, że po tym czasie będę w stanie dobrze ocenić i wywnioskować, czy rośliny pod tym światłem rosną. Jak wiecie, w tej małej witrynie, którą Wam czasem pokazuję, też jest zamówione światło z temu, no i ono bardzo fajnie tam te rośliny doświetla i one świetnie rosną pod tymi lampami. Tam też mogę sobie zmieniać barwy, ale jak chciałem zamówić takie samo oświetlenie, no to niestety już go nie było, no i postanowiłem zamówić właśnie takie panele LED-owe, znaczy się panele, no to są bardziej takie cieniutkie listwy. I tutaj nie mogę zmienić niestety barwy światła, ale tak jak mówię, to jest cały czas w takiej wersji roboczej. Ja tutaj będę sprawdzał, jak te rośliny reagują na to światło, czy nie mają tego światła po prostu też za mało, bo ono jakoś jasne bardzo nie jest, ale też nie jest ciemne. Myślę, że powinny sobie tutaj te rośliny dobrze radzić. Zobaczymy. Tak jak mówię, na wszystko potrzeba troszeczkę czasu, żeby ocenić, czy coś jest warte uwagi i warte zakupu. Pokażę Wam teraz, jaka jest temperatura i wilgotność w szklarence, w witrynie. Zobaczcie, 27,2, jeżeli chodzi o temperaturę. Wilgotność jest na poziomie 75%. No tutaj chłopiec jest niezadowolony, jak widzicie, jest smutny, ale rośliny raczej się cieszą. I powiem Wam, że jestem zaskoczony, że ta wilgotność jest taka duża. Myślałem, że będzie troszkę gorzej, ale po uszczelnieniu no to będzie naprawdę już super sprawa. I tak jak mówię, tutaj jeszcze brakuje wentylatorów, to wszystko będę sobie z czasem też montował. Dzisiaj na pewno jeden wentylator zamontuję na tą półkę, gdzie mamy matę grzewczą, żeby tutaj też ten wentylator odrobinę jakby chłodził, bo tutaj jest naprawdę ciepło na tej półce, bardzo ciepło od tej maty. Ja oczywiście sobie też testuję ustawienia tej maty, żeby nie było tutaj za gorąco, ale żeby też było odpowiednie te nagrzewanie tej witryny, tych roślin tutaj. Także no mówię, no tak jak ze wszystkim potrzeba czasu. Mam nadzieję, że jednak rośliny będą sobie tutaj dobrze radziły. Jak widzicie, no witryna jest praktycznie cała zapełniona. Wydawać by się mogło, że mam tutaj dosyć dużo miejsca, ale też ostatnia półka nie jest jeszcze wyposażona. Ja mam jeszcze pustą witrynę Ark Herbar jedną, więc tam też wylądują jakieś rośliny, więc bardzo dużo się dzieje i mam nadzieję też, że nie zamęczyłem Was tym gadaniem i że to było dla Was ciekawe do obejrzenia. I my lecimy sobie oczywiście do dalszej części filmu. Pokażę Wam jedną szklarenkę Ark Herbar, którą zniszczyłem. Zobaczcie, co odwaliłem.
wpadłem na taki genialny pomysł, żeby wyczyścić tą szklarenkę, tą witrynkę. Zabrałem ją pod prysznic, wiecie, spłukałem wodą i wymyśliłem sobie, żeby ją fajnie doczyścić, to użyłem tej takiej różowej pasty z Action i ona mi tak porysowała tę pleksę. W ogóle nie wiem, dlaczego ja pomyślałem, że ona się nie porysuje, wiedząc gdzieś tam na pewno w podświadomości to i mając tą świadomość, że ta pleksa się bardzo mocno rysuje, no to ja jeszcze, wiecie, wziąłem gąbkę, zacząłem to szorować i jak spłukałem i zobaczyłem, co się stało z tym, no to byłem w ciężkim szoku, także w pierwszej kolejności pomyślałem o tym, żeby kupić sobie pleksę, przyciąć na wymiar wszystkie ścianki i jakby, wiecie, zbudować sobie tą witrynę od nowa, ale nie wiem, czy jest sens, muszę zobaczyć na internecie, jakie są ceny pleksy i czy chce mi się z tym bawić, czy nie lepiej po prostu będzie właśnie zamówienie nowej witrynki, bo plan jest taki, żeby tą witrynkę, żeby ta witrynka stała tutaj na komodzie, a obok niej stała druga, która jest na razie pusta i którą też będę aranżował. Także no widzicie, głupota ludzka czasem nie zna granic. Cały ja. Chcę wam jeszcze pokazać, co dzieje się z moimi roślinami. Zrobimy sobie roślinne aktualizacje niektórych wybranych odmian i gatunków. Słuchajcie, jakiś czas temu wam pokazywałem, że moja monsterka wariegata puściła bardzo brzydkiego liścia. No i zobaczcie, to jest jej poprzedni liść, cały zielony praktycznie. A zobaczcie, jak wygląda najnowszy liść. 3 wcięcia i dużo więcej bieli. Nie jest to jeszcze takie wybarwienie, jakie bym chciał, ale biorąc pod uwagę, że ten liść poprzedni wyglądał tak, a ten młodziutki wygląda w ten sposób, no to jest duża, duża zmiana na plus. Aktualizacja również monsterki Dubi, czyli ulubieńca lipca, puściła kolejnego pięknego liścia, chociaż widzę tutaj, że jest jakieś uszkodzenie. Muszę zobaczyć, czy to jest uszkodzenie od palika. Niech ja sobie tu zaglądnę. Tak, tutaj żadnych szkodników nie ma. Idzie oczywiście też nowy liść. Nie wiem, czy tutaj zobaczycie. O, także monsterka Dubia cały czas leci z koksem. Najnowszy liść też Epipremnum Taiwan. Zobaczcie, jakie piękne epipremnum, niby zielone, ale bardzo fajna faktura na tych liściach. No i co jeszcze wam tutaj mogę pokazać? Lecimy sobie dalej, dalej, dalej. Ja tutaj w ogóle się przedzieram pomiędzy firanką. O, tutaj śmieszna sytuacja, powiem wam, zobaczcie. Moja Hoya Silver Spot straciła liścia. No jestem ciekaw, co jej tutaj nie zagrało, że akurat tego liścia straciła. Inne, jak widzicie, zdrowiutkie. Hoya Carnosa Tricolor puszcza cały czas nowe przyrosty, pięknie rośnie. Tak jak Hoya Cao Dang Vietnam, też bardzo ładnie wygląda. Tutaj wam jeszcze chcę pokazać najnowszego liścia Monstery Thai Constellation z Biedronki. Zobaczcie, rozwija się. Piękne wcięcia, bardzo zdrowy, duży liść i to jest już drugi liść, który puszcza ta roślina, więc jestem bardzo zadowolony. Ona stoi sobie tutaj w pokoju na parapecie wschodnim, więc naprawdę fajnie, że ta monstera się tak rozwija. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy z tego powodu. Tutaj wam jeszcze chcę pokazać Hoyę Eskimo, która ponownie sobie kwitnie, tym razem takim jednym kwiatostanem. Zobaczcie, przepiękne kwiaty, no i powiem wam, że one bardzo intensywnie pachną. Powiem wam, że więcej tych kwiatostanów tutaj na tej Hoi na razie nie widzę, które miałyby kwitnąć. No jestem ciekaw, czy ta Hoya już jakby największe te kwitnienie ma za sobą i to jest ostatni kwiatostan, który wytwarza. Bardzo czekam na to, czy ona dalej właśnie będzie wytwarzać kwiaty, czy to już jest jakby jej limit, jej koniec, bo nie wiem, który to już jest raz, bo nie liczyłem, ale 6., 7. raz ona na pewno w tym sezonie kwitnie, więc tak czy siak wynik jest świetny i kocham tą roślinę oczywiście w dalszym ciągu.
Słuchajcie, ktoś z Was ostatnio zadał mi pytanie, jak mają się moje sadzonki monstery wariegaty, które ostatnio sobie wspólnie cieliśmy. No i Wam już je pokażę, co się z nimi aktualnie dzieje. Pierwsza sadzoneczka, zobaczcie, a tutaj mamy korzenie. Te białe fragmenty, no to są części, które ta monsterka sobie już wytworzyła. Akurat wziąłem sadzonkę, która jest najmniej jakby ukorzeniona, ale zaraz Wam pokażę sadzonki, które wytworzyły tych korzeni dużo więcej, ale generalnie widzicie, że na plus, że ukorzenia się to wszystko, nic się nie dzieje, nic nie gnije, także cały czas do przodu. Pokazuję Wam sadzoneczkę kolejną, zobaczcie, jakie tutaj już korzenie są. Tutaj akurat był taki korzeń powietrzny. Nie wiem, czy pamiętacie, ja zastanawiałem się, czy jak utnę ten korzeń powietrzny, bo musiałem to zrobić, bo nie wydostałbym rośliny z doniczki. No i faktycznie uciąłem ten korzeń powietrzny i zobaczcie, jak fajnie tutaj ta monsterka się ukorzenia. I co jest jeszcze fajne? Widzicie? Tutaj mamy oczko, więc będziemy mieli za jakiś czas kolejnego liścia. No i to jest naprawdę fajnie wybarwiony liść. Kolejna sadzonka. Sadzoneczka numer 3. Tutaj też korzenie zaczynają się rozwijać. I też zauważyłem teraz, tutaj taka biała plamka u góry, taka pojedyncza. To jest nowe oczko. To poniżej, to białe, żeby Was tutaj nie zmylić, to nie jest żaden szkodnik, żaden wełnowiec, żebyście sobie nie pomyśleli. W te miejsce tych białych, takiego jakby białego nalotu teraz, będą korzenie, więc to jest znak, że ta monsterka będzie wypuszczać korzenie. No i tutaj mamy mniej wybarwionego liścia, z tym, że dużo większego. Kolejna sadzonka to jest ta sadzonka z tym liściem podsuszonym już jakiś czas temu. No i zobaczcie, że tutaj też korzenie zaczynają wyrastać. Te wszystkie białe przyrosty to są świeżutkie korzonki. I nie wiem, czy Wam to pokazywałem jakiś czas temu, nie wiem, właśnie nie pamiętam. Widzicie tą fasolkę? Ona generalnie była, jeszcze zanim ja pociąłem tą roślinę, ona była jakby przywiązana rzepem, ale ja przywiązałem ten rzep nie widząc właśnie tej fasolki, tam jeszcze nic nie było i nie sądziłem, że z tego miejsca coś zacznie wyrastać. No i teraz zastanawiam się, czy z tego miejsca w ogóle coś wyrośnie, czy coś z tego będzie. Zobaczymy, poczekamy. Wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. No, cały czas coś się dzieje w tych roślinach, pozytywnego oczywiście. Kolejna sadzonka. Tutaj możecie zobaczyć, że tych nowych korzeni nie ma dużo, ale na tych czarnych korzeniach, na tych ciemnych korzeniach jest sporo takich białych wypustek i z tego też oczywiście korzenie wyrosną. No i tutaj też wcześniej tego nie widziałem i teraz na filmie tutaj nagrywając to, zobaczcie, że ona puszcza również nowy stożek wzrostu. Także mamy praktycznie już trzy sadzonki, które puszczają nowy stożek. Kochani, i ostatnia sadzonka. Tutaj widzę, że też piękne korzenie nam puszcza. I co jest też fajne, to to, że tutaj również idzie jakiś ząbulek, idzie stożek wzrostu. Więc tak jak widzicie, nie ma się czego bać. Pociąłem tą monsterkę praktycznie no do zera. Muszę jeszcze później zobaczyć, jak ogryzek, który mam w pudle, jak on się tam ukorzenia, czy coś się z nim dobrego zadziało. Ale jak widzieliście, sadzonki wszystkie puszczają korzenie. Większość z nich też puszcza stożki wzrostu, więc myślę, że jest jeszcze kilka tygodni, no bo te korzenie jeszcze są małe. Chociaż myślę, że jakbym taką monsterę, taką sadzonkę dał do doniczki, to ona by się spokojnie przyjęła. Ale chcę poczekać, niech ten system korzeniowy jeszcze bardziej się rozwinie, niech to wszystko się ukorzeni, tak wiecie, tak z taką pełną mocą i dopiero sobie będziemy tą monsterkę sadzić. Liczę na to, że stożki wzrostu będą ładnie się rozwijać, nie będą mi gniły i że wszystko pójdzie tak, jak bym chciał, po mojej myśli.
Także to była aktualizacja sadzonek Monstery. No i na koniec Wam pokażę jeszcze aktualizację małej szklarenki. Pokażę Wam ogólnie, co tam się dzieje i zakończymy sobie dzisiejszy film na szklarence, na witrynie. Jesteśmy już w małej witrynie, w której jest oczywiście ogrom roślin. Mam nadzieję, że... Jesteśmy już w małej witrynie pełnej roślin. Pokażę Wam tutaj, co się dzieje aktualnie. Z takich bardzo pozytywnych rzeczy to ten liść po prawej stronie, taki zielono-zielony, to jest Scindapsus centaurum i jego najnowszy liść, który jeszcze z czasem nabierze większego kontrastu. Będzie większa różnica w tych kolorach i on jest naprawdę przepiękny. Tam z tyłu rozwija się również Scindapsus mangurai, on się tam ukorzenia. Scindapsus, po lewej stronie jest Scindapsus coriaceus mint. Tutaj mamy też Scindapsusa mangurai, jego najnowszy liść, przepiękny, naprawdę cudowny. W drodze już kolejny. Ta roślina tutaj, nie wiem czy pamiętacie, w ogóle patrzcie jaką mam brudną tą witrynę, muszę ją w ogóle wymyć. Nie wiem czy pamiętacie tego Scindapsusa lucensa z eksportu, z importu od Mateusza. No i powiem Wam, że on niestety dostaje plam, tak jakby miał jakiegoś grzyba tutaj. I powiem Wam, że nie wiem, czy on przeżyje. Będę musiał go chyba w ogóle stąd zabrać. Także ta roślina mi raczej nie przeżyje. Z fajnych rzeczy to jest też to, że Scindapsus marai puszcza kolejnego liścia. Bardzo fajnie, cieszę się niezmiernie. Scindapsus Dark Form Tricolor, najnowszy listek. Na razie malutka, delikatna roślina. Tutaj zobaczcie, pod sufitem praktycznie najnowszy liść Scindapsusa Dark Silver Cloud Variegata. Kolejny już w drodze, także niedługo będę musiał tego tutaj obciąć tą sadzonkę, jak ten liść się rozwinie i spróbować ją ukorzenić, bo ta roślina już zaczyna, no zaczyna przerastać witrynę, więc wszystko na plus. Generalnie dzieje się tutaj bardzo dużo dobrego, poza jakimiś tam drobnymi problemami. Tutaj w sumie nie mam Wam co pokazywać, bo tutaj jest ciemno. Te wszystkie rośliny, które są w tych pudełeczkach, to wszystko zostanie przeze mnie zabrane. Schodzimy sobie niżej. No i tutaj mamy również kolejną partię roślin. Niektóre się ukorzeniają, niektóre rosną. Też planuję je przesadzić w najbliższym czasie. Na Instagramie mogliście zobaczyć mojego Scindapsusa Simbare, jego najnowszy liść, to jest on. No i już w jego miejsce idzie kolejny liść. Tam z tyłu ten taki żółto-zielony liść to jest Scindapsus Hologram. Obok niego taki zieloniutki to jest Scindapsus Silver Green on Green. Tam widzicie Scindapsusa Noid. Tutaj Syngonium Red Spot Tricolor, które w dalszym ciągu jest w wodzie, nie ruszam go na razie i nie wiem, czy będę go chciał przesadzić się dzisiaj. Pomyślę, zobaczę, które rośliny najbardziej wymagają tego przesadzenia i będę je przesadzał. No i tutaj widzicie dużo pojemniczków, gdzie rośliny się ukorzeniają, ale cały czas do przodu. Tam w tym zielonym pudełku są te ogryski, które zostały mi po Scindapsusie Apolaki i Scindapsusie Sfarnaphumi, o których mówiłem w roślinnych porażkach ostatnio i mam nadzieję, że te ogryski jakoś tam przetrwają. Też będę musiał dzisiaj do nich zajrzeć i zobaczyć, co tam się dzieje, ale generalnie powiem Wam, że sytuacja taka roślinna się troszeczkę uspokoiła. Te rośliny, które po moim urlopie gdzieś tam odeszły albo są teraz w gorszej formie, no to już pomału zaczyna się to wszystko stabilizować i jest coraz lepiej. Także dzięki Wam za teraz, no i widzimy się już w podsumowaniu i na pożegnaniu. I to by było wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że takie roślinne aktualizacje i taka luźna forma
Wam się podobała. Jeżeli tak było, zachęcam oczywiście do zostawienia łapki, subskrypcji, komentarza. Będzie mi bardzo miło, jak udostępnicie mój film dalej. No i oczywiście przypominam Wam, że w dalszym ciągu ja cały czas czekam na Wasze zdjęcia Waszych roślin. Jeżeli chcecie zobaczyć swoje rośliny na moich filmach, to serdecznie zapraszam do wysyłania mi zdjęć na adres mailowy, który jeszcze raz Wam tutaj podam, bo jak na razie do tej pory nie dostałem od Was ani jednego zdjęcia, pomimo że głosowaliście za tym, że pomysł Wam się bardzo podoba, no to jakoś specjalnie się nie chcecie angażować w to, trochę smutno, no ale może ktoś się pojawi, ktoś prześle mi swoje zdjęcia roślin i przekona też innych, jeżeli zobaczą na filmie, w jaki sposób te rośliny Wasze pokazuję. Może się przekonacie, ja cały czas będę czekał na Wasze wiadomości na maila, a ja się z Wami już żegnam w ten ponury, ciemny dzień. Też nie włączałem specjalnie oświetlenia na to pożegnanie, bo bez sensu w sumie, myślę, że światło jest i tak całkiem ok. Ja Wam dziękuję za dzisiaj, widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Trzymajcie się zdrowo, do zobaczenia, pa!